przycisk gdzieś czymśka, ale tu nie chcę dotykać, bo to wszystko gaśnie. O, dziękujemy za tą pobudkę. Nie, bo teraz będzie ten święty. października, wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. O pierwszych latach Ignacego nie wiemy niestety zbyt wiele. Poznajemy go dopiero jako trzeciego z kolei biskupa Antiochii. Legenda głosi, że Ignacy był szczęśliwym dzieckiem, którego kiedyś sam Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc nie uniży jak to dziecko, ale że Chrystus go postawił, co na pieprzy. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Chrystusa przyjmuje. Dzieci, ale to nie był ten Antiocheński. Na wybuchu krwawe prześladowanie chrześcijan i wtedy święty Ignacy jako głowa chrześcijan syryjskich został skazany na śmierć przez namiestnika Syrii. Pod eskortą rzymskich żołnierzy został wysłany do Rzymu. Pozostał niezłomnym rycerzem Chrystusa pomimo trudnych warunków, których ale przyszło mu tak wrzucili do tych ludzi. Żołnierze nie szczędzili skazanemu utręki przykrości. No każdego, ale ja mówię przykładowo. Co ty taki się przyczepiasz dosłownie? Mówię tylko przykładowo, to jest coś okropnego. Jestem w walce ze zwierzętami na ziemi i na morzu, w nocy i we dnie. Przykuty do 10 leopardów, to znaczy do strzegących mnie żołnierzy, którzy są jeszcze gorsi, gdy im się świadczy dobrodziejstwa. W czasie swojej męczeńskiej drogi święty Ignacy napisał 7 listów, m.in. do Efezjan, Magnezjan, do Rzymian i do biskupa Smyrny, świętego Polikarpa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. Dzieje świętego Ignacego, męczennika, opisali m.in. święty Ireneusz, Orygenes, Eusebiusz z Cezarei, święty Polikarp, święty Jan Chryzostom i święty Hieronim. Przyjmuje się, że śmierć miała miejsce około 107 roku. Oni mają ikonografii święty Ignacy ukazywany jest w szatach biskupów, rytu wschodniego lub jego świętych narobili, a świętej biblijnych nie ma. Biblia zamieniona w łacinę, że nikt nie może jej pojąć, a tu świętych i te apokryfy jeszcze, apokryfy, tak, które przyćmiewają blask i Pisma Świętego w ogóle i że zawiera prawdę. Z Antiochii. No to się kończy. Bliska jest chwila moich nowych narodzin. Nie łaknę już chleba doczesnego, który ulega zepsuciu, gdyż wkrótce będę się żywił chlebem wiecznym, rzekł święty Ignacy z Antiochii krótko przed swoją męczeńską śmiercią. Do starego chleba nie będzie jadł, wiesz. Nie wiem nic o latach dziecięcych i młodzieńczych Ignacego. Wiem jedynie, że... No nie, ale w obozie koncentracyjnym wyjadł. ...że był uczniem świętego Jana Apostoła i trzecim biskupem Antiochii po świętym Piotrze Apostole i świętym Ewodiuszu. Znalazł się mądry, też, wiesz. Zyskał szacunek w całej mądrzejszy od plądry. Aureola, czyli że ten nim pochodzi, proszę państwa, z Bizancjum, to jest kult pogański, kult słońca, pozostałość o kulcie słońca. Nim ty też wiesz, że Jezusa malowali na rydwanie słonecznym kiedyś też. To jest pozostałość i tak sobie latał po niebie, po kulcie słońca. Ten nim, aureola. Po kulcie słońca. Dodatki są pogańskie. No to dlaczego oni to przyjmowali? I to przeszło. Skostniało, pięknoce. Matkę Boską malowali, jakąś prostytutkę posadzili, wiesz. I nikt nie wie, jak ta prostytutka się nazywała, ale miała taką twarz, która przypominała Matkę Boską. No to prostytutka przypominała Matkę Boską, wiesz. Wzywając je do jedności w Chrystusie. Długa podróż, częściowo morska, częściowo lądowa, dla 80-letniego starca była bardzo uciążliwa. Starca. Ignacy nie załamywał się. No, sam był stary. Nie zwątpił. Kiedyś ludzie byli starzy, a teraz nie ma. Teraz od razu umiera 40 lat i do Antoninowa tam trzeba jechać. Do Antoninowa. Przyjmuje się, że śmierć miała miejsce około roku. Do Janka Witka. Też krótko żył, no co tam 59 lat. Bożą pszenicą, która zostaje zmierzona. Był ode mnie starszy, no ale to te parę lat, ale.
strasznie szczekał. Ignacego, wielokrotnie przewożone z miejsca na miejsce, spoczywają w nim. Czego? Przyzywany bywa w przypadku zagrożenia ze strony dzikich zwierząt. Był żywy, to może by i chciał, wiesz. On nie chciał z niczym. On nic nie chciał. Nie, on naprawdę nie chciał, bo on nie był przesądny. Nie. No ale ci postawiłeś to lepiego. No tak. Że miała poganko była, to bym kupiła mu od razu 10, aż taką poganko to ja nie chcę. Radio Conchita. Tak, to jest Radio Conchita. Radio Conchita, muzyka w Radio Conchita.